Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z serii Co chciałam, a co dostałam, w którym to zobaczymy, jakie stylizacje zostały wykonane osobom, które wymarzyły sobie jakieś tam zdobienia albo po prostu proste paznokcie, dały stylistkom zdjęcia inspiracji, że coś takiego mniej więcej by chciały dostać. No i zobaczymy, z czym te osoby wyszły. I zobaczymy też, jaki będzie stosunek udanych stylizacji do nieudanych, bo czasami tutaj w tej serii się zdarzają naprawdę piękne stylizacje, chociaż no niestety większość jest tych, no, nieudanych. Pierwsza dzisiaj jest Ola. Hejka, nazywam się Ola i mam 17 lat, mieszkam w Wałbrzychu, a cała sytuacja miała miejsce na początku tego roku. Jako, że lubię mieć długie i ładne paznokcie, postanowiłam udać się do jakiejś stylistki, aby mi je wykonała, bo sama robię je kiepsko, a praca nad nimi zajmuje mi nawet 7 godzin. Dlatego polecam Press on Nails. Stylistkę, do której się udałam, poleciła mi moja przyjaciółka. Obejrzałam jej pracę i wyglądały estetycznie. Miała dużo certyfikatów, choć na niektórych pracach było widać zacięte skórki. No właśnie, z tymi certyfikatami to różnie bywa, wiecie, kochani? Naprawdę różnie bywa. No, to już nie będę ciągnąć tego tematu. Pomyślałam jednak, że każdej stylistce może się to zdarzyć. Osobiście nie wymagam za dużo od stylistek, jedynie na co zwracam bardzo dużą uwagę, to na odpowiednią budowę paznokcia i dobrze zrobione skórki. No i przede wszystkim powinnaś też zwracać uwagę na to, czy są wykonywane paznokcie sterylnie. Nie była to jednak moja pierwsza wizyta u niej, ale ostatnia, okej. Okay. Poprzednie paznokcie jakie mi wykonywała, spełniały moje oczekiwania, dlatego też przez jakiś czas byłam stałą klientką, do czasu. Umówiłam się z nią na paznokcie po chwilowej przerwie odrobienia ich. Dziewczyna bardzo miła i sympatyczna. Na wizytach dużo rozmawiała i była otwarta na wszelkie tematy i żarty, czyli to, co bardzo lubię. Stylistka pracowała w domowych warunkach, w swoim pokoju. To, co było na plus, to, że była w posiadaniu pochłaniacza, rękawiczek, maski na twarzy i sterylnych narzędzi. Okej. Okay. Poprosiłam ją o szpicę do trójki na szablonie i ombre w kolorze czarnym na różowym żelu. Dobra, czekajcie, już do trójki na szablonie, ale to różnie bywa z szablonami. Ile szablonów, tyle może być różnych opcji. Do trójki szpicę. Czy to ma się prawo udać? Szpic do trójki. Jeszcze to muszę sprawdzić. Ja mam szpicę, nie? I tak, no, to żeby był szpic albo chociaż migdał, no to musi być określona, no, długość tego wolnego brzegu, no to taka co najmniej czwórka by musiała być. Żeby tu był migdał czy szpic co najmniej, to by musiała być we wskazującym dość wąskim paznokciu czwórka. Tutaj na środkowym, który jest dość grubszy, piątka. Tutaj dobijam do samego wolnego brzegu, wiadomo, też piątka. Przy małym, który jest wąziuteńki, czwórka. No to nie jest takie hop-siup. Więc no, piątka jak nic. Więc no, powiem wam, może tutaj to być też czasami wina po prostu złych decyzji klienta. Ale czytajmy dalej. Mam bardzo chude palce u dłoń i wolę, jak paznokcie są trochę bardziej wąskie optycznie. Po prostu mile mi się na to patrzy. No dobra, skoro masz bardzo wąskie paznokcie, to do trójki. Tutaj mam wąskiego, ale nie jakoś super wąskiego. Do trójki. Może tu, ale tutaj mam to już super długi jest pazur. Kurczę, no dobra, może to wcale nie będzie źle wyglądać. Jeżeli paznokcie są naprawdę naturalne, bardzo wąskie, no to jest szansa, że będzie git. Pokazałam jej zdjęcie z Pinteresta. Niestety dostałam paznokcie, które były wyrżnięte na bokach i wyglądały jak kluski. No, czasami tak może się dziać, jeżeli no, mimo wszystko ze zbyt krótkiej długości chcemy zrobić tego szpica, to no, inaczej się nie da zrobić szpica z tego mega krótkiego, jak wyrżnięciem boków. I to jest czasami kwestia tego, że stylistki paznokci albo nie są asertywne i chcą po prostu na siłę zrobić to, co klientka chce, i nie potrafią wytłumaczyć tej klientce, że no, żeby, wie pani co, jeżeli pani chce szpic, no to co najmniej czwórka, piątka do tej szerokości płytki paznokciowej. Na przykład, trzeba umieć wytłumaczyć. Ale też nie uprzedzajmy faktów, sprawdźmy dalej, czy szło z tego zrobić normalnego takiego szpicka
niewyrżniętego. Wspomnę jeszcze, że poprosiłam o przedłużone paznokcie żelem, ponieważ nie lubię przedłużania na tipsie. Jednak stylistka zrobiła mi na tipsie, argumentując to słowami, tak będzie szybciej. No nie wiem, czy jest szybciej. Zależy, jakie miała tipsy. Bo to zależy w sumie. To zależy, bo jakby miała takie, wiecie... O, tutaj mamy almond. Okej, okay. Jakby miała press on nails a la tipsy, bo niektórzy tak mówią na press on nails tipsy, no to kurczę, może by szło zrobić z tego szpic. Bo to już jest taki migdało szpic, troszeczkę migdało szpic. Fajny jest tutaj ostro zakończony ten paznokieć. No i szłoby, ale zobaczcie, jaki on jest długi. Im bardziej go będziemy skracać, tym bardziej ten paznokieć będzie migdałem, a nie szpicem. No, jak, o ile miała zwężające się tipsy, znaczy w sensie ze zwężającymi się liniami bocznymi, to jeszcze pół biedy, ale jeżeli ona z kwadratowych tipsów, a coś mam przeczucie, że były kwadratowe, chciała zrobić szpicę, to wyjdzie coś w postaci tego, co ja dostałam w Puerto Rico na Gran Canaria. Takie poczwarki będą, ale zobaczmy. Niestety nie otrzymałam również takiego malowania, jakie chciałam. Zamiast ombre na różowym żelu, dostałam ombre na beżowym kolorze. Dlaczego? Który pod światło wyglądał jak zielony. Tutaj zamieszczam zdjęcia, a w kolejnym komentarzu to dostałam. Kurde, dziwne, no przecież mogłaś sobie wybrać kolor, nie? Czy se nie wybrałaś? Czy powiedziałaś różowy i se stylistka wybrała jakiś co odcień? Trochę tego nie rozumiem. Zawsze można, wiecie, jeżeli macie produkty tej samej marki i ta marka mówi tak, możecie ze sobą, ta linia służy do tego, żeby mieszać ze sobą kolory i możecie stworzyć nowy kolor, na przykład hybrydy kulo, możecie ze sobą tradycyjne, te takie standardowe kolory ze sobą mieszać i tworzyć nowe kolory. Co innego, jakbyście chcieli standardową serię z BKT zmieszać, no to już nie, bo to się dobrze nie utwardzi. To się utwardzi, ale to się nie utwardzi dobrze. I mogą być odpryski. W każdym razie, jak jakiegoś koloru nie mamy, to zawsze można pokombinować, używać takich marek, które zezwalają na tam domieszanie czegoś. No ale sprawdźmy. Chciałaś ombre na różowym, tak? To jest inspiracja, bo tu jest ombre na beżowym. I wcale nie jest złe to ombre. Aha, no dobra. A dostałaś... Ojejku. Przepraszam bardzo, ale to wygląda, jakbyś sobie to sama robiła w domu, nie? A nie u stylistki paznokci. Tam jest grube braki takiej podstawowej wiedzy tutaj. Boże kochany, i ombre robione hybrydą, gąbeczka i hybryda, takie kontrastowe ombre. To już to jest samobójstwo, ej. No to jakby iść, nie wiem, na morze, wypłynąć falę, wszystko tratwą. I czym popłynąć? Super jacht odrzutowy albo tratwa. A ja wybiorę tratwę, nie? To jest tak, jakbyś hybrydę wybrała do ombre w takim kontrastowym odcieniu. To jest niemożliwe. Co sobie stylistki tak lubią strzelać w kolano, że szok. Wcale nie trzeba mieć całej hołdy. Hołdy, po śląsku hołdy to jest taka górka sztuczna. No dobra, nieważne. Całej kubki produktów i nie wiem, setek różnych rodzajów. Wystarczy mieć mało, a porządne, z których można wiele rzeczy uzyskać. Na przykład, gdyby ta stylistka miała czarny paint gel, który jest bardzo mocno napigmentowany, który jest takim, można by powiedzieć, pigmentożelem, pigmentopastożelem. Z tego produktu możesz zrobić emulsyjny żel czarny, gdzie linie są po prostu ostre jak włos i mocne i nie są po prostu transparentne. Jednocześnie jest to pasta, więc do ombre ideolo, do żostowo, do one stroke'ów. I kurczę, i wystarczy ten jeden produkt mieć i to by, tak by to wyglądało, nie? By nie było tych takich szarych, bo ten czarny się zrobił taki, w ogóle top tutaj się nie błyszczy. Chyba to, że to specjalnie został użyty jakiś taki satynowy top, chociaż wątpię. To nie wygląda jak zmacane paznokcie, to wygląda jak taki niedotwardzony top. Czyli coś, przypuszczam, że jest grubo nie tak z lampą, albo jest za słaba, albo jest jakiś felerny model używany tutaj, albo jest jedna lampa, nie wiem, z 5 lat używana. Kurde, jest skórki, budowa, to co, na co najbardziej zwracasz uwagę, leży i kwiczy. Ej, to mi przypomina, wiecie co? Też kiedyś takie paznokcie zrobiłam, jak ledwie salon tworzyłam w 2012 roku.
Ktoś chciał Umbrę. A jeszcze wtedy nie było, nie wiem, czy już weszły hybrydy? Były już chyba hybrydy, były już hybrydy w 2012, były. Ale nie wiem, czy miałam Pint żele. Nie wiem, czy już były Pint żele. Nie pamiętam tego. W każdym razie ja robiłam ombrę gąbeczką do zmywania i farbkami akrylowymi. To wtedy nie wyglądało tak źle, jak to tutaj. Poza tym też zrobiłaś zdjęcie z fleszem, co dodatkowo uwydatniło wszystkie niedociągnięcia tych paznokci. Więc tu pamiętajcie, kochani, nie dobijajcie już tych stylistek robieniem sobie zdjęć paznokci z fleszem. Nie trzeba. Tu by nie trzeba było. No, to też nie ma się co dziwić, bo jak ona nakleiła tipsa kwadratowego, ja jestem prawie pewna, że ona nakleiła tipsa kwadratowego, czyli on był od boku, wyglądał jakoś tak pewnie, bo to był kwadratowy, pewnie z lekkim tunelem był ten tips, tak? Czyli od góry to wyglądało jakoś, no powiedzmy, tak, nie? No to żeby z tego zrobić migdał, to trzeba było tutaj tak zrobić, tak? Coś takiego, czyli tego się musimy pozbyć, czyli tego się musimy pozbyć. No to potem się to tak od boku patrząc wygląda. To jest jakaś masakra. To jest jakaś masakra tutaj. Tak, wyróżnię tych paznokci. To wygląda jak kurzy dziób, nie? Jak taki niemożliwe, no. A czubek jaki... Jezus, dawno nie widziałam tak źle zrobionego paznokcia. Spójrzcie, ostatnio oglądałam jakiś film o wampirach i normalnie dostałaś pazury Drakuli. 80 zł. No to bardzo tanio. Jeżeli chodzi o przedłużanie, to 80 zł to ona ledwie pewnie spłaciła całe koszty usługi. Może tam jakieś 5 zł zostało do kieszeni, 10. Za pewnie z 2 czy tam 3 godziny roboty. No, ten beż nie wygląda za dobrze, ale też nie jest zły. Jest tu naprawdę dużo braków. Ja apeluję do tej stylistki, żeby się doszkoliła z takich podstaw, totalnych podstaw. Różne rodzaje przedłużania. Nie lubisz szablonów? Idź w Press on Nails. O! O! Zarób przyda. Zobaczcie, już gotowy kształt takiego a la szpicka i nawet jest ten kształt, te paznokcie są nawet krótsze od tego, co ty dostałaś, bo ty nie chciałaś jakichś mega długich. Wchodzisz do salonu, mówisz taki kształt chcę, stylistka bierze, wyciąga, już ma gotowe. Jeżeli naprawdę nie lubisz szablonów, nie umiesz w szablony, to leć w Press on Nails, żadne tipsy, bo zazwyczaj macie tylko jeden kształt tych tipsów, nie ma tylu rodzajów tipsów. Kurczę, myślę, że jest po prostu dużo łatwiej będzie i szybciej lecieć już z Press on Nailsami. Jak naprawdę chcecie te paznokcie robić, ale nie chce wam się szkolić z szablonów, no to doszkólcie się. Z Press on Nails albo tipsy też można, bo też można kupić tipsy takie migdały. Chyba są, no muszą być. Jak są Press on Nails takie, to muszą być i tipsy takie zwykłe. Najlepiej z taką minimalną kieszonką, no i damy radę w takie a la szpicko migdały iść. Bo szpice to by musiało być naprawdę dłuższe, czyli takie migdały ostre, o. Następna historia należy do Oli. Hej, widzę tyle waszych historii, to i ja się podzielę. Na co dzień do pracy muszę mieć krótkie paznokcie, więc przedłużałam sobie zazwyczaj sama tylko na większe okazje lub wyjazdy. 2-3 lata temu zbliżało się wesele znajomych. A ja zorientowałam się, że na pewno nie znajdę tych 4-5 godzin na piękne mani, więc muszę się umówić do stylistki. Do wesela zostało już kilkanaście dni, więc szukałam salonu z dostępnym wolnym terminem i żeby zdjęcia pokazywały ładne prace. Czyli miałaś czas, żeby znaleźć coś porządnego. Więc kto wie, może znalazłaś, nie? Znalazłam salon w Rzeszowie prowadzony przez panią, która dodatkowo szkoli innych. Pomyślałam, rewelacja i termin dzień przed weselem. Elegancko. Te osoby, które szkolą, zazwyczaj są bardziej świadome niż stylistki, które nie szkolą. No to wynika z faktu, że żeby wytłumaczyć coś komuś, to trzeba naprawdę dogłębnie rozumieć. Ale spotkałam się już, czasem widziałam pewne szkolenia, no, gdzie instruktorzy tak byli mniej świadomi niż niejedna moja kursantka po na przykład kursie migdał klasyczny, akrożerem na sobie i lepsze prace robiły te kursantki niż instruktorzy. To było dziwne. Nie wiem, z czego to czasem wynika, czy to trema przed nie wiem... No dobra, nieważne.
Zamarzył mi się French z delikatnym przedłużaniem, bo moja naturalna płytka jest dość krótka. Pani zaczęła pracę bez jakiegokolwiek pytania, co robimy? Jak to? Pani z Ukrainy bardzo słabo mówiąca po polsku. No pewnie się dlatego nie pytała. No ale wiecie co? Kurczę, nie mam tutaj telefonu tak na szybko, żeby... I są tłumacze. Bierzesz, odpalasz, pyk. I pani mówi po ukraińsku, kończysz, nie? I od razu się to... jesteś w stanie sobie to przetłumaczyć. Bez sensu, to jest taka wymówka. Są tłumacze, można po prostu wszystko ogarnąć. Jednak z rozmowami przez telefon w trakcie pracy nie miała problemu. Ale że po polsku? Niestety nie pamiętam, czy wyciągnęła narzędzia z pakietu, ale nie ma to większego znaczenia, bo czystość i to, co robiła później, nie uratowałyby nawet najbardziej sterylne narzędzia. Aha, no dobra. No ale mogłyby uratować twoje zdrowie. Więc ma to sens i ma to znaczenie ogromne. No. Skórki miałam poranione, polała się krew i to solidnie. Zwłaszcza, że te już poranione były jeszcze tarte pilnikiem przy matowieniu płytki. Dlatego ja zawsze polecam, moi mili, mojego ukochanego, łysego. Wiecie, nośnik z opaską ścier... O, jest, proszę państwa, jest. Tutaj na ten zacny nośnik nakładasz opaskę ścierną, 240, delikatną i punktowo sobie matowisz płytkę paznokciową, punktowo, bez jeżdżenia pilnikiem po skórze dookoła. Proste, proste. Jest szybciej, jest bezpieczniej, jest delikatniej. Następnie pani przystąpiła do przedłużania. Jestem ciekawa na czym. O, wyciągnęła przeciętą już tubkę najtańszego chińskiego akrylożelu i zaczęła nakładać na moje paznokcie. Co najbardziej obrzydliwe, nadmiar produktu z moich paznokci umieszczała z powrotem w tubce, a tam poranione skórki, nie? I krew. Jedną formę przyklejała na inne paznokcie, więc w sumie zużyła ich może 3. Co? Ale dual formę, tak? O to chodzi? Oczywiście brak docinania form do paznokci. A, dobra, może chodziło o szablon. Pewnie chodziło o szablon. To tym bardziej. Wokoło panował okropny syf. Zależało mi, żeby linia fręcza była bardzo cienka, jak na zdjęciu, co chciałam. By the way, jest to zdjęcie pracy z tego samego salonu. Co ty gadasz? Instruktorka ucząca, używaj jeden szablon więcej niż raz. Finalny efekt to grube, płaskie, krzywe i wyrżnięte buble. Linia fręcza wychodziła prawie do połowy łożyska. Zapłaciłam 160 zł. Nie odzywając się nic, bo po prostu się wstydziłam. Wracając po pracy z płaczem przez północy piłowałam i robiłam sama od nowa. Biedna. To było dzień przed weselem. O kurde, jeszcze te pozacinane skórki, czyli na wesele chcesz się bawić, super, wszystko fajnie, nie? A tu bolące palce. Jo, cię kręca. Zobaczmy, z tego samego salonu, tak? No dobra. Nie są złe. Nie są złe, chociaż nie wiemy, co to tu jest za usługa wykonana. No widzę tutaj kilka rzeczy, które szło zrobić inaczej i ja bym zrobiła inaczej, ale nie jest źle. I co dostałaś? Niestety nie mam swojego zdjęcia, puściłam tę sytuację w niepamięć, ale ostatnio zobaczyłam to zdjęcie na promocji salonu i wróciły koszmarne wspomnienia. No tak, no bo ty napisałaś, że wróciłaś do domu, to od razu to widziałaś i piłowałaś, że północny ogarniałaś paznokcie, więc nie myślałaś pewnie, żeby zrobić zdjęcia. No... Nie jest tutaj dobrze, ale też nie ma tragedii. Naprawdę nie ma tragedii. Jak, no dobra, okej. Jeżeli mówimy tutaj o instruktorce uczącej inne osoby, jak robić paznokcie, to jest ogromna tragedia. Ale jeżeli powiedzielibyśmy osobie początkującej, która dopiero kilka szkoleń skończyła, dopiero nabiera wprawy, uczy się dopiero, to jest bardzo dobrze. Ale to jest osoba, no... Niby doświadczona, ucząca innych i coś takiego robi i uczy tak innych pracować. Manikir to jest w ogóle jakaś kpina. Kształt paznokci, grzbiety są w porządku, ale są powyżynane krawędzie dolne i jeżeli chodzi o ten kształt paznokcia, to tutaj nie ma prawa być takiej bułki. To powinno... Oh. No jest dramat. No jest dramat. Inaczej bym tutaj
się wypowiedziała na temat tych paznokci, gdyby to była naprawdę stylistka paznokci, która jest początkująca. Ale instruktorzy, wstyd, wstyd. Zobaczmy, jaka historia jest następna i czyja. Aleksandra Żak. Hej wszystkim, jestem Ola i mam 19 lat. Niedawno przeprowadziłam się do Poznania, więc szukałam tutaj dobrej stylistki. Aż się szablon do mnie przykleił. Poprzednie salony, w których byłam w moim mieście rodzinnym, nigdy nie spełniały moich oczekiwań. Ale Poznań, duże miasto, więc miałam nadzieję na profesjonalną usługę. Też bym miała. Salon, który wybrałam, znalazłam na Booksy. Prace wyglądały estetycznie. Oferowali również przedłużanie rzęs, makijaż permanentny, ale każda osoba pracująca tam była odpowiedzialna za swoją specjalność. To jest dobry znak, to jest naprawdę dobry znak, bo nie zmusza się jednej osoby, żeby wszystko umiała robić, bo może na przykład nie lubi kleić rzęs, za to uwielbia paznokcie i dobrze by było inwestować w szkolenia różnych, przeróżnych, nowych usług stylizacji paznokci. Jeżeli ktoś po prostu lubi to robić i nie chce nic innego, no to jest naprawdę tak wiele rzeczy do nauczenia się, że spokojnie można się regularnie przez lata szkolić i trenować sobie to. Znalazło się dla mnie miejsce na następny tydzień. Już z dojazdem był problem, bo okazało się, że salon jest na szarym końcu miasta w jakimś podejrzanie wyglądającym budynku. Okej. Jednak wnętrze okazało się bardzo ładne. No dobra, czyli nie ma co oceniać książki po okładce. Dostałam herbatę i czekam, aż stylistka się przygotuje. Od razu zauważyłam, że coś jest nie tak, bo pani, która miała mnie obsługiwać, na stronie była przedstawiona jako specjalistka od brwi. O-o. Ale nie chciałam się czepiać. Dobra. O-o. Czyżby powiedzieli, ej, wiesz co, mamy tutaj taką klientkę na paznokcie, a nie mamy... Nie ma stylistki wolnej, ale chcemy ją przyjąć, bo coś tam, fej, zrobili tam pas, coś tam zrobisz, nie? Dobra, zrobię, nie? Tak to mogło wyglądać. Wszystkie panie były z Ukrainy i akurat ta moja bardzo słabo mówiła po polsku. Ja nie chcę nic mówić. O angielskim nie było mowy. Pokazałam inspirację, pierwsze zdjęcie i pani się zestresowała i zaczęła mi coś tłumaczyć. O-o. Zrozumiałam, że chodzi o to, że umówiłam się na długość S, a to, co chcę, to M. I będzie drożej. No dobra, no. Z S do M nie ma dużej różnicy. Okej, no jak będzie drożej, no to drożej. No okej, no. Jeżeli chodzi o robotę, nie? Z S do M, no to tam masz jedną kratkę więcej albo dwie. Nie wiem, co stylistka mogła, czym się mogła zestresować. Stylistka, która nie jest stylistką paznokci, mogła się zestresować. Powiedziałam, że w porządku i że dopłacę. No dobra, to lecimy dalej. Pani nad manikir i budową paznokcia spędziła 2 godziny. Każdy paznokieć bardzo dokładnie budowała małym pędzelkiem, obracając go do góry nogami i tak dalej. To zależy, bo to wcale nie musi być źle, ponieważ można pracować systemem pracy bez piłowania, czyli budujesz sobie szkielet, opiłowujesz go ładnie, jeżeli jest taka potrzeba, i budujesz paznokieć i cienkim pędzelkiem tam wszystko tam wysmyrasz sobie tak ładnie, że od razu kolor i dziękuję, do widzenia, nie? Kolor top, next. Ale no, zobaczymy, jaka tutaj była sytuacja. Kiedy miała przechodzić do koloru, zapytała, jaki wzorek i powiedziałam, że chcę gładkie. Ona na to, że nie i robimy wzorek i że nie będę płacić za to. Co? Jak można komuś wcisnąć na siłę wzorek? Ja bym oszalała na przykład, jakbym miała ochotę, cały czas na przykład mam takie szalone paznokcie, nie? I miałabym ochotę na gładkie paznokcie tym razem i nie, ja pani nie zrobię gładkich, proszę tutaj wzorek. Nie będzie pani dopłacać. Co mi to obchodzi, że nie będę dopłacać? Ja nie chcę wzorku. Zrozumiałam, że pani pewnie się dopiero uczy, ale nie zostałam poinformowana o tym wcześniej. Wybrałam zdobienie na Pinterestie, drugie zdjęcie i pani powiedziała, że bez problemu. Efekt jednak znacznie się różnił od tego, co chciałam. Wszystko wygląda dość estetycznie, jednak to zupełnie nie mój styl. Zapłaciłam 180 zł, a po tygodniu zaczęły pojawiać się ubytki. Sama budowa też mi nie odpowiadała. Nie mam dobrego zdjęcia paznokci od boku, ale były dosyć płaskie przy skórkach i apex zaczynał się bardzo daleko. Dajcie znać, co myślicie. Pozdrawiam wszystkich. Okej, zobaczymy. No to jest dla mnie dziwne.
Chciałaś sobie takie gładkie pazurki mieć, tak? Tylko tutaj mamy bez przedłużania paznokcie, ale dobra, no po prostu powiedziałaś, że chcesz dłuższe. I taki wzorek. To jest jeden z najłatwiejszych wzorków, bo tu wystarczy nałożyć bazę hybrydową i na taką nieutwardzoną bazę hybrydową pomiziać trochę czerwonym lakierem. I takie wychodzą a la krwawe, nie? I to jest naprawdę, to jest ultra szybkie, bo tu nie trzeba przy skórkach tam. Tylko bierzesz, malujesz bazą, ciap, 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 utwardzasz to. Dziękuję, do widzenia. To samo tutaj zrobiłam na tym paznokciu. Nałożyłam, już nie pamiętam, czy bazę, czy top? Na topie top nałożyłam. Wzięłam trochę białym, pomaziałam. Takim rozrobionym stopem, a potem takim nierozrobionym stopem. No i już miałam wzorek, tak? Mokry na mokre. To są najprostsze rzeczy, najszybsze rzeczy. I tu chyba już nawet nie kładłam żadnego topu na to, no bo to już robiłam w topie. No dobra. I teraz Aleksandra to... O Boże! Ona tak graficznie do tego podeszła bardziej. Ale wyrżnięte. Szkoda, że nie wstawiłaś zdjęć od boku takich lepszych. Dobra, nie jest to złe. Ciężko stwierdzić, na ile te skórki serio są takie mocno czerwone, a na ile to jest kwestia zdjęcia, bo tu no niestety jest słabe światło i to może być równie dobrze cień tutaj rzucany. Nie, są złe. Wzór jest zupełnie inny niż to, co chciałaś. No dobra, nie tak totalnie zupełnie inny, nie, ale tu są raczej takie fale, a tam miałaś takie serio takie maziajki. Nie są złe te paznokcie. Jak na osobę uczącą się wyglądają bardzo dobrze. Od boku chyba gorzej, bo tak mówię, tutaj bardzo słabe jest zdjęcie paznokci. Nie wiem, czy ten paznokieć tutaj tak idzie, bo to takie, widzicie, rozmyte jest. Czy tutaj co? Tak idzie paznokieć? Bo jeżeli tak idzie, no to nie za dobrze. Tak powinien iść, nie? No nie wiem. Tu nie będę się wypowiadać, bo naprawdę bardzo słabo widać. Nie będę tutaj wróżyć z fusów. Na podstawie takiego zdjęcia. Bo tu na przykład na tym zdjęciu, gdzie jest w miarę fajna ostrość, krawędzie dolne wyglądają dobrze na kciuku. Co nie oznacza, że wreszcie paznokcie też wyglądają dobrze. Na szczęście nie trafiłaś serio źle. Ogólnie stylizacja mi się podoba nawet, bo nie są powyżynane, patrząc od góry. W sensie nie są powyżynane. Nie są przepiłowane po bokach, bo niektórzy naprawdę tak bardzo chcą wyszczuplić komuś kwadraty, a nie trzeba. No kwadrat to kwadrat, nie? No nie ma co robić z kwadrata. Baleriny, gdzie jest długość ledwie za opuszkę, no. Nie jest najgorzej, Aleksandra. Koniec końców nie jest najgorzej. Tylko szkoda, że zaczęły się pojawiać ubytki już po tygodniu, no to już trzeba moim zdaniem reklamować, bo to nie może być tak, że tydzień wytrzymują paznokcie i później już wszystko się sypie. Zwłaszcza, że się płaciło 180 zł. Kolejna historia należy do Ewy. Miejmy nadzieję, że będzie to już lepiej kończąca się opowieść, historia szczęśliwej klientki, bo poprzednia była taka niezbyt szczęśliwa, ale też nie dostała tragedii. Hej, mam na imię Ewa i mam 26 lat. W lipcu 2022 roku zmieniłam swoje miejsce zamieszkania z Wrocławia na Skierniewice. Dotychczasowe stylizacje wykonywała mi super stylistka, z których byłam zawsze mega zadowolona. Z żalem i smutkiem musiałyśmy się pożegnać. No tak, no bo jak się człowiek przeprowadza, no to... Przeprowadzając się w nowe miejsce, zaczęłam szukać salonu, który spełniłby moje oczekiwania. Wybrałam więc salon, którego prace na ich Facebooku bardzo mi się spodobały, plus miał dużo pozytywnych opinii. Zadzwoniłam, aby przyklepać termin, który przypadał na za 2 tygodnie. To dobry znak, że nie ma tak z dnia na dzień, chociaż czasami się, wiadomo, okienka jakieś tam zdarzają. Więc jednak ci klienci tam muszą być, to tak z dnia na dzień się nie umówisz. Więc no troszkę jest oblegany, powiedzmy, albo może to świadczyć o tym, że jest oblegany. Po wejściu do salonu pokazałam stylistce swoją inspirację na telefonie i zapytałam, czy jest w stanie ją odwzorować. Pamiętajcie, to nie robimy tego po wejściu do salonu. Nie pokazujemy stylizacji po wejściu do salonu. Najlepiej zrobić to od razu, jak się umawiacie. Pytacie się, czy takie usługi, takie konkretne stylizacje są wykonywane w salonie? Jeżeli tak, to która stylistka to potrafi, proszę mnie do tej stylistki umówić. Najlepiej wysłać zdjęcie tego, co chcemy stylistce, żeby mogła się ewentualnie przygotować, przetrenować sobie coś, jeżeli tego jeszcze wcześniej nie robiła.
I wtedy możemy, naprawdę zwiększamy swoje szanse na to, żeby dostać wymarzoną stylizację. To nie jest tak, że z rozbiegu każda stylistka zrobi wszystko od razu. Czasami niektórzy po prostu jeszcze czegoś nie robili. Wystarczy, że dwa razy sobie to na wzorniku odmalują i już super zrobią. Tak? Bo czasami podczas wykonywania usługi albo nie ma na to czasu, czasami właśnie jest presja czasu i stylistka troszkę się zestresuje albo nie ma czasu, żeby sobie kupić konkretne produkty, żeby coś tam wykonać konkretnego. Bo pamiętajcie, no salony stylizacji paznokci to nie jest AliExpress, że oni... Nie, to nie jest tak, że mamy wszystko. Czasami klient wynajdzie taką rzecz, której po prostu my nie mamy i warto, żeby nam powiedział, aż się zapowietrzyłam, powiedział nam, my sobie to kupimy, poćwiczymy se, ewentualnie, jeżeli potrzeba, no i potem masz super stylizację. No ale skoro pani powiedziała, że jest to w stanie odwzorować, no to okej. Ale ile razy już słyszeliśmy, że tak, 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 proszę siadać, ja to pani zrobię. Ja w tej serii dużo. A potem co było? Wszystko z początku było pięknie. Na wejściu stał autoklaw. Pani wyjęła wystylizowany pakiet i miała rękawiczki. Uff. Usługa, jaką miała mi wykonać, to przedłużenie paznokci. Dodam, że nie miałam wtedy żadnej stylizacji na paznokciach. Już od samego początku pojawiły się problemy z szablonem, którego stylistka nie docięła, bo powiedziała, że nie ma potrzeby. Są techniki, że nie trzeba docinać szablonów. Nie mówię, że nie. I nie mówię, że zawsze trzeba dociąć szablon. Niektórzy pracują szablonami bardzo miękkimi, że tak se wsuwają, tylko w głębne nacięcia robią. Też tak można. Jeżeli oczywiście płytka paznokciowa klientki na to poradzi. Bo niech mi pokaże stylistka paznokci, jak podkłada szablon pod płytkę paznokciową bez docinania, kiedy płytka paznokciowa, patrząc od góry, od frontu, wygląda tak. Niektórzy mają tak bardzo, wiecie, zawinięty paznokieć, tak bardzo mocno wygiętą krzywą cewę wewnętrzną. No to trzeba dociąć, trzeba zrobić taką czapeczkę wręcz z szablonu. Bo jeżeli nie natniesz, no to się on tak nie wygnie po prostu. Tutaj po prostu te fałdy lateralne w tym miejscu będą bardzo przeszkadzać. A jeżeli sobie natniemy boki szablonu, ja teraz tak byle jak to robię, no wiadomo, nie? Żeby tylko na szybko pokazać coś. Jeżeli sobie natniemy boki szablonu, no to robimy sobie taką ala, pod warunkiem też, że to jest migdał, tak? Taką ala czapeczkę przeciętą na pół, czapeczkę urodzinową, no i jest bardzo wygięty w środku paznokieć, no to my to spokojnie jesteśmy w stanie tak dosunąć do paznokcia, o, dosunąć. I ładnie to wszystko po tym siedzi. Ale jak nie natniemy przy takich paznokciach, no wszystko, trzeba znać różne techniki. Ja nie mówię, że któraś jest dobra, któraś jest zła. Jeżeli jest efekt uzyskany, to jak najbardziej każda technika jest w porządku, jeżeli ktoś potrafi nią pracować. Niektóre są szybsze techniki, niektóre są wolniejsze. Czyli nie nacinała szablonów. Ok. Następnie nawaliła mi tyle żelu budującego, że śmiało starczyłoby jeszcze na dwie inne klientki. O piłowaniu nie wspominając, to był jakiś koszmar. Pani chcąc spiłować mi górę żelu i doprowadzając do paznokcia do kształtu migdała, jechała pilnikiem tak mocno, że aż bolały mnie palce. Kolejny raz wezmę do ręki coś, co pozwoli uniknąć stylistce paznokci dodatkowej pracy, a klientce bólu. Zią, opiłowany paznokieć. Ale no nie no, niektórzy lubią po prostu hechłować tym pilnikiem, spocić się przy tym, zarżnąć klientkę, palce już prawie kuźwa wytargane. Kwintesencją w tym wszystkim jest to, że opracowała mi skórki dopiero przed kolorem. Nie na samym początku, przez to skórki są poszarpane i nieestetyczne. W ogóle ta stylizacja, no trzeba chociaż... Niektórzy pracują tak, że wiadomo, opracują płytkę paznokciową, usuną nabłonki, podniosą falbankę i ją tam odsuwają i dopiero na końcu ją wycinają.
Od biedy też tak można pracować, o ile falbana nie jest jakaś za duża i nie przeszkodzi nam w zbudowaniu paznokcia przy skórkach, ale w ogóle tego nie robić? No to przecież żelujesz na nabłonek, więc co? Za powietrzenia z mety. W międzyczasie pani skonsultowała się z koleżanką co do pyłku, jaki miał być na paznokciach, bo nie była pewna, który z ich produktów da taki efekt. I w porządku, nie widzę w tym nic złego. Okej. Okay. Panie razem wybrały pyłek, który miał wyglądać jak ze zdjęcia i kolor, który mnie zdziwił, bo był turkusowy, ale pomyślałam, że pyłek tak go zakryje. No dobra, zobaczymy, co ty też chciałaś w sumie, bo z drugiej strony są pyłki, które totalnie kryją i faktycznie tam nie ma znaczenia, co dasz pod spód, bo pyłek po prostu jest dość mocno kryjący. Niestety efekt był zupełnie inny i byłabym w stanie je zaakceptować, gdyby nie ta koszmarna budowa. Paznokcie wyglądają jak skocznia narciarska, do tego nawet nie są ruszone tunele od spodu, przez co jeszcze bardziej zbiera się brud na chrupowatej warstwie żelu. O Boże, kochany, od szablonu to powinno być w środku gładziuteńko, tu od spodu. Jak sobie popatrzycie od spodu na paznokieć, to tu ma być gładko, tu nie ma prawa się nic zbierać. Żaden brud, tu ma być gładko, jest schodek, no to piłujesz. No ale przede wszystkim robisz tak, żeby tego schodka nie było. No tak, jak się nie docina szablonów, to łatwiej o schodek. Tak, jeżeli się nie docina szablonów i się... Bo tak, jak podniecie szablony, to jesteście w stanie troszkę mocniej ścisnąć i szablon tak jakby dobija do paznokcia, tak? Od spodu. Przykleja się bardziej, przysuwa się. A jak nie docinacie, no to musicie kilka rzeczy takich innych porobić, żeby to tam weszło. A jak się tego nie zrobi, no to potem jest taka dziura, nie? No i schodek. Całość trwała jakoś 2 godziny i kosztowała 140 zł. Paznokcie wykonane w 2023 roku, czyli tutaj mamy kwiecień, czyli parę miesięcy temu. Pozdrawiam Ciebie oraz całą ekipę Kulo. Dobrze, dziękuję bardzo za pozdrowienia. Również Cię pozdrawiam, Ewa. Zobaczymy, co chciałaś. Oj, piękne! Ja bym tutaj na jakiś błękitny albo coś a la aczku może wtarła pyłek taki różowy, o. Na błękitnych paznokciach wtarłabym różowy pyłek, a ten jest chyba na białym. I na białym taki, wiecie, o, coś jak, już wiem co, coś jak mój ulubiony, ale nie wiem, czy go tutaj sobie... Gdzie jest mój Crystal Mirror? Ja się pytam. Wiecie, coś jak Crystal Mirror od Nice Company, ale nie wiem, gdzieś go sobie zapodziałam. Uwielbiam. I on by coś takiego mniej więcej dał, taki efekt. Taki, to są pyłki typu... Jakiś z Mr. Milano. Tylko ten jest perłowy, więc on nie da takiej różowej poświaty. To są pyłki, które nie zmieniają za bardzo koloru jakiegoś tam, wiecie, lakieru, a dają poświatę. Tu mamy poświatę taką perłową. Ta poświata tutaj jest, daje nam taki efekt glazed, czyli jak taki lukrowany pączek. Czyli tak możemy polukrować troszeczkę sobie jakiś tam kolor wybrany. Tutaj mamy taki glazed, ale jeszcze z odmieszką nie samej perły, a różowego. Więc to naprawdę chyba każdy powinien coś mieć takiego typu właśnie Crystal Mirror w swoim salonie. Każdy, kto prowadzi salon. Bo to jest bardzo popularne i bardzo efektowne i klientki to lubią. I co dostałaś? Ojoj. Nie ma jakiejś takiej serii mega tragedii, ale te skórki... Skórki to jest dramat, nie? Skórki to jest dramat. Wydaje mi się, że gdyby zrobić te skórki przed budową, przed piłowaniem, przed budową, przed piłowaniem, przed kolorem, znaczy one były przed kolorem, czyli przed jeszcze budową, w trakcie checkpointu, to by to zupełnie inaczej wyglądało wszystko. Tutaj ja nie wiem, dlaczego tak się podziało. Skórki na błonki powinny zostać usunięte podczas checkpointu, czyli wtedy, kiedy matowimy, odtłuszczamy, dehydrujemy i jeszcze przed bazą, nie? Jeszcze przed preparatami, dobra, podczas matowienia. Albo przed, albo po. Ale no i o kurde, no jest grubo. Jest naprawdę grubo. To jest taki konkretnie. Jak jeszcze tego było więcej, bo tutaj mówiłaś, że piłowałaś. Zobaczcie, jak wygląda płytka naturalna. Tutaj, tak, tutaj. No to ty będziesz miała dość taką płaską, naturalną płytkę. Nie wiem, gdzie ona się tu kończy, bo jest
trochę przepiłowane to wszystko. No powiedzmy, że mniej więcej jakoś... No mniej więcej tak wygląda płytka paznokciowa. No tak, tak wygląda. Czyli no jest troszkę dramat, bo tu są przepiłowane krawędzie dolne. Jeżeli to były takie ala szpicki, to już spokojnie szło iść tak jak w migdale klasycznym prosto. Troszeczkę jest za mało przy skórkach. No to robimy lekką górkę, no i sobie możemy iść już później w dół, tak? No i on by tak trochę jak klasyczny ten paznokieć wyglądał w tym momencie. Dziwne tutaj kolory mamy, więc nie wiem jak to wszystko... Okay. Jest bardzo gruby. Tutaj jest niedomalowane, są krawędzie dolne. No, no niestety, tu, no nie za dobrze. Jak sobie zobaczymy oś palca, to one też dość mocno, te paznokcie idą do góry niestety. Mhm. No to takie to są takie podstawowe błędy w budowie. A wskazujący to już w ogóle. No, przepiłowane, wyskocznie, idą do góry. I o właśnie, to jest też bardzo częste, kiedy nie podcinamy szablonu, to ciężko jest momentami go tak opuścić w dół. Kiedy go nie podetniemy, to on już sam sobie po prostu leci do góry. Czasami było tak, że jest tak, że stylistka paznokci taka mniej doświadczona, ojejku, sobie myśli, że łatwiej jej będzie, mniej roboty, nie docinamy. Okej, jakoś tam nałożymy ten szablon, nie? Ale potem jest więcej roboty. Przy żelowaniu jest dużo więcej roboty, przy potem piłowaniu tego, potem jest więcej roboty. A naciąć szablon, pyk, pyk, później tak się buduje, jak złoto. A tu teraz mamy niestety, ale same wyskocznie. Tak wygląda oś palca. A tak, tak powinien wyglądać, tak powinna wyglądać krawędź dolna, przynajmniej dotąd. Przynajmniej dotąd. Tak powinna wyglądać. No i później, czekaj, dotąd. No i potem można sobie troszeczkę podnieść, tak? Ten wolny brzeg. Można, ale też nie przesadzajmy. Tak się dzieje, kiedy człowiek, stylistka paznokci nie rozumie osi palca, nie rozumie podkładania szablonów, tego na czym to polega, bo nie trzeba jakoś tak mega docinać. Jesteśmy w stanie to zrobić bez docinania, no ale też trzeba wiedzieć jak i jakiego przede wszystkim szablonu użyć. Nie do wszystkich płytek paznokciowych się to nada. Grube są niemożliwie, takie kloce, no takie kloce. No i stylistka też nie zwraca uwagi na to, czy klientka wychodzi z czystymi paznokciami od spodu. Ja mam wręcz fetysz od spodu paznokci, po 5 razy jestem w stanie tam czyścić klientce. Jeszcze tam oliwkę jej daję, bo wiadomo, im więcej się czyści cleanerem, tym potem wysusza się to miejsce, a trzeba chronić chłonych im i tak dalej. Więc ja to szczotkuję, czyszczę pędzelek, nie pędzelkiem, tylko patyczek owijam, wacik czyszczę, tam wszystko. No a tutaj taki był... To jest kwestia tego, że jak ktoś w ogóle nie patrzy od spodu na paznokcie, no to potem i są za grube, i pył zostaje. No nic, Ewa. Nie ma jakiejś tragedii. Pyłku tutaj co prawda nie widzę żadnego. Może jakiś jest wtarty, no ale no nie widać go. Ja tutaj w życiu bym nie pomyślała o turkusie. To jest jakiś baby blue. Albo jakiś biały z pyłkiem, albo taki jasny pastelowy róż, przepraszam, pastelowy błękit z pyłkiem różowym wtartym. W życiu bym tutaj w taki jakiś ciemny turkus nie poszła. To mnie bardzo zdziwiło. Ta stylistka ma potencjał, bo dość symetrycznie nawet zrobiła te paznokcie, tylko totalnie jej brakuje takich podstawowej wiedzy. Jak ona by się doszkoliła, to by naprawdę tutaj był sukces. Ale szkolić się i musisz się rozwijać, bo jak się nie będziesz rozwijać, to potem coś tam gdzieś będziesz wiedziała, że jakieś dzwony biją, ale nie będziesz wiedziała gdzie, czy w kościele, czy w innym miejscu. Podziel się w komentarzu tym, w jakim mieście korzystasz z usług stylizacji paznokci.